Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 36 milionów 37 tysięcy. Takie środki finansowe dziś województwo świętokrzyskie otrzymują samorządowcy. Warto podkreślić, że to jest 80% dofinansowania. Promesy przedstawicielom 43 jednostek samorządu terytorialnego wręczył osobiście Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Największa kwota powędrowała do powiatu ostrowieckiego. 4 223 tysiące na 10 zadań. To, że dostaliśmy najwięcej tych pieniędzy, wynika z tego, że po prostu bardzo dobrze powiat ostrowiecki jest oceniany w województwie, ale jak widać również w kraju, widać, że w naszym powiecie dużo się dzieje, dużo się zmienia i wszyscy patrząc na to uważają, że warto nasz powiat wspierać. Wśród 10 zadań, jakie dzięki dofinansowaniu podjęte zostaną w powiecie ostrowieckim, priorytetem jest ulica Samsonowicza. Tu remont rozpocznie się jako pierwszy. Będzie to też największe zadanie z zaplanowanych prac modernizacyjnych. Te środki, które trafiły do puli poszczególnych samorządów, one również będą realizowane przez lokalnych przedsiębiorców, którzy też z otwartymi ramionami patrzą na rozwój naszego powiatu i myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, która buduje dobrą realizację wykonania tych zadań. Dofinansowanie otrzymały też gminy powiatu ostrowieckiego. Remonty dróg prowadzone będą w Ćmielowie, Waśniowie, Bałtowie czy w Kunowie. Gmina Kunów otrzymała promesę w wysokości ponad 1,5 miliona złotych z przeznaczeniem na 5 zadań. Plany na pierwsze inwestycje już są. Dwa priorytetowe dla mnie zadania są w tym momencie te najdroższe, czyli droga w strefie przemysłowej ProAgro. Kosztorysowo wartość wynosi 1 100 000 i druga bardzo ważna od wielu lat oczekiwana droga w Wymysłowie, ulica Modrzewiowa, połączenie z miejscowością Boksycka. Na te drogi wiem w tym momencie na pewno, że mamy pieniądze. Świętokrzyscy parlamentarzyści obecni na uroczystym przekazaniu promes podkreślają, że każde tego typu dofinansowanie przyczynia się do wyrównywania szans rozwojowych poszczególnych regionów kraju. I bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj pan minister Joachim Brudziński wręczył te promesy, które z całą pewnością przyczynią się do tego, aby można było naprawić szkody i przy tej okazji również poprawić wizerunek Polski lokalnej, na której tak bardzo nam zależy. To my stawiamy właśnie na Polskę lokalną. Uważamy, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, nie różnią się od tych, którzy zamieszkują duże miasta. Minister Joachim Brudziński dodatkowo podczas spotkania poinformował przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego o zwiększeniu o 500 milionów Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Co to oznacza dla województwa świętokrzyskiego? Otóż oznacza to, że środki, które już zostały przeznaczone na rozwój dróg lokalnych w województwie świętokrzyskim, wzrosną o 27 milionów. Czyli 27 milionów dodatkowych pieniędzy, oprócz tych 36, które dzisiaj Państwu wręczyłem, mogą popłynąć do województwa świętokrzyskiego na rozwój dróg lokalnych. Dzięki już przyznanym promesom łącznie w województwie świętokrzyskim zrealizowanych zostanie 136 zadań. 108 km dróg gminnych i powiatowych zostanie odbudowanych. Zmodernizowane zostaną 3 mosty.